Siemano, ja jestem Kasper, a dzisiaj vlogasek z reaktora atomowego. Dobra, udało się przebrać. Takie iście gustowne, białe ciuchy z fajną czapeczką. I chyba lecimy dalej, co? Kurde, ciasno tu. Cała grupa się ogarnia i będziemy lecieć już w te najciekawsze dla filmu miejsca. Pięknie. Generalnie to ciekawie wygląda po prostu. I staram się w miarę słuchać przewodnika, dlatego dużo nie mówię. Dobra, generalnie to idziemy przez Złoty Korytarz, tak zwany. Byliśmy w sterowni reaktora trzeciego, który w tym momencie nic nie produkuje, aczkolwiek działa. A teraz lecimy... Co jest? Co mówisz? Że jesteśmy w trakcie ewakuacji. Tak, jesteśmy w trakcie ewakuacji, jakby ktoś nie wiedział. I zbliżamy się do kolejnego miejsca. Nie mam pojęcia gdzie, ale gdzieś idziemy, nie? Pięknie. Trzeba zdjęcie na pamiątkę zrobić. Razem z kamerą. Tam gdzieś widać sarkofag nade mną. Ciekawe miejsce. Oho, co nie? Epico. Bardziej zainteresowanych znajdujemy się teraz w sterowni reaktora numer 3, który wciąż działa. Nie jest używany, ale wciąż działa i wygląda na ten sposób. I no, robi to wrażenie. Tam cały czas chodzi moja grupa od napromieniowani.pl, bo chyba o tym nie wspominałem w żadnym filmie. No to w najważniejszym filmie o tym wspomniałem. Tutaj ten guziczek, dokładnie ten AZ5. Spowodował, że z elektrownią stało się to, co się tak naprawdę stało. A jak się podoba? Super jest, ale chcę zobaczyć więcej. Masz brudny aparat, nie wiem, czy nie będzie. Wiem, ale nie widać tego. Nie? Nie. Taka biała plama bardzo. Jeszcze tylko przypomnę, że to nie jest sterownia reaktora czwartego, tylko reaktora trzeciego, ale są bliźniacze do siebie, wyglądały dokładnie w ten sam sposób, także możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało przed eksplozją, a będziemy jeszcze dzisiaj w sterowni reaktora czwartego i zobaczycie, jak wygląda to teraz. Jeszcze na szybko dodam, że są tutaj trzy stoły. Jeden był dla inżyniera, drugi dla inżyniera, który zajmował się wodą, trzeci, który odpowiadał za prąd. Okej, ponownie na Złotym Korytarzu, nie wiem jak to nazywać, kierujemy się do sterowni ciekawszej, bo do sterowni reaktora czwartego. This is the control room of the unit. We can touch anything, yeah? No, no, no. Okay. It was fire here, man. Zawsze fajnie do filmu wygląda. Jest 10, dobra. Dzięki. Can
sterownia reaktora czwartego prezentuje się w ten oto sposób, no robi wrażenie. Wygląda po prostu jakby faktycznie coś tu się działo. Nikt tego nie odremontował, nie posprzątał. Gdyby nie ci wszyscy ludzie, wtedy to w ogóle by to super wyglądało, ale no jest zajebiście. Lubię buty na tym. Ale to nie można nagrywać znowu. No, prawdopodobnie gdzieś za tą ścianą, za nami, znajduje się pogrzebane żywcem ciało Waleriego Fedenczuka, pierwszej osoby, która zginęła w katastrofie w Czarnobylu. Dobra, zmierzamy teraz korytarzami dość ciasnymi, niskimi. Tam widać w tle, a nie widać pozostałe budynki i komin elektrowni. I wchodzimy do pomieszczenia, które znajduje się gdzieś tam po prawej. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Holy... Nasz człowieczek jest tam na górze i będziemy sobie na środku płyty reaktora trzeciego robi zdjęcie grupowe, bo czemu by nie? I mi tu machają. Pozdrawiamy cię tu. Odwróć na aparat. Dobra, start. Cały czas tam zdjęcia klika na górze. Myślę, że to będzie koniec najciekawszych rzeczy dzisiaj. Także co, jak wam się podoba ta wyprawa, to będą na pewno kolejne. I polecam, nie wiem, lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chcecie. Instagramy ludzi, którzy ze mną tu byli. Facebook Napromieniowanych, Krystiana, zajebista grupa, polecam, szczerze, szczerze. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Dzięki za uwagę i wszystkiego dobrego. Tak wygląda jedzenie w czarnobylskiej elektrowni nuklearnej.